Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Żaden z tekstów biblijnych nie opowiada o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Kościół na dzisiejszą uroczystość wybrał fragment opowiadający o nawiedzeniu przez Marię domu Elżbiety i Zachariasza. Mamy kilka opowiadań o wędrówkach i pielgrzymkach Maryi. Podróż do Betlejem, ucieczka do Egiptu, pielgrzymka do Jerozolimy na święta i wreszcie podążanie za swoim boskim synem po drogach Galilei i Judei, aż po ostatnią jego drogę na Golgotę. Wniebowziętą królową apostołów możemy nazwać patronką pielgrzymujących, ponieważ sama tak często była w podróży. Scena z dzisiejszej Ewangelii mogła rozegrać się jeszcze raz, właśnie w tym dniu jej chwalebnego wniebowzięcia. Tym razem nie nawiedziła ziemskiego domu swoich krewnych w Judei, ale idzie do domu swojego Syna, Jezusa Chrystusa, do domu Boga, który jest także jej własnym domem. Kto bowiem uczynił we własnym sercu dom dla Boga, tego Bóg przyjmuje do własnego domu w niebie. Gdy Maryja przychodzi do domu Elżbiety i Zachariasza, dom ten napełnia się radością. Wielbi Boga Elżbieta, szczęśliwa tym niezwykłym nawiedzeniem. Wielbi Boga pod skokami święty Jan, zamknięty jeszcze w łonie matki. Wielbi Boga również sama Maryja. Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do radości i uwielbienia Boga. Bądźmy wdzięczni Bogu za wszelkie dobro, jakie nam wyświadczył, a zwłaszcza za Maryję, którą uczynił naszą Matką i Królową. Niech jej wniebowzięcie stanie się dla nas okazją do rozmyślania o niebie, gdzie każdy z nas ma przygotowane przez Boga mieszkanie. Uczyńmy w naszych sercach mieszkanie dla Boga, tak jak uczyniła to Maryja, a Bóg na pewno przyjmie nas do swojego domu.